Za nami kolejna edycja Miejskiego Konkursu Wokalnego imienia Jana Brzechwy. Konkurs zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Jesteśmy szkołą imienia Jana Brzechwy, więc w naszej Akademii Pana Brzechwy oczywiście dzieją się zawsze różnego rodzaju cuda i wszystko jest tutaj możliwe, tak? I bawimy, i promujemy najzdolniejszych uczniów, odkrywamy talenty i to dzisiejsze wydarzenie, a mianowicie Miejski Wokalny Konkurs imienia Jana Brzechwy wpisuje się w te nasze zadania. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Za nami przesłuchania tych najmłodszych, czyli dzieci z przedszkoli miejskich, a w tej chwili trwają przesłuchania uczniów klas 1-3. Mogę zapytać, czy Brzechwy się dobrze słucha śpiewająco? No tak, oczywiście. Generalnie jest to tak wesoły, słoneczny patron naszej szkoły. Właściwie jego bohaterowie to towarzyszą nam już od wielu, wielu lat. A wizytówką naszej szkoły, i to muszę powiedzieć z dumą, jest Ambroży Alojzy Kleks, który dzisiejsze przedsięwzięcie również ma zaszczyt prowadzić. Co istotne, do konkursu zgłosiła się rekordowa ilość wokalistów. W przesłuchaniach wzięło udział 20 solistów z oddziałów przedszkolnych oraz 21 uczniów z klas 1-3 z 14 bełchatowskich placówek. Najczęściej pojawia się kaczka, ale też wiem, że pojawi się dzisiaj nowa wersja utworu z Akademii Pana Kleksa. Wszystko jest możliwe. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznało w kategorii oddziały przedszkolne pierwszą nagrodę Kornelii Filipczak ze szkoły podstawowej nr 13. W kategorii klasy 1-3 pierwszą nagrodę otrzymała Kamila Abdalla, szkoła podstawowa nr 3. Warto zaznaczyć, że dekoracje na konkurs przygotowali w ramach zajęć terapeutycznych uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Zwycięzcom gratulujemy.